Witam, nazywam się Krzysztof Król, a to jest mój komentarz do aktualnych wydarzeń i doniesień prasowych. Dziś padło na Rzeczpospolitą, to co ona donosi, dość ciekawe informacje na temat wydarzeń na linii Rosja-Izrael-Syria. Okazuje się, że Izrael grozi Rosji, ale media przedstawiają to odwrotnie, że Rosja grozi Izraelowi w różnych artykułach, bo oczywiście zawsze Izrael jest tym biednym, pokrzywdzonym. Oczywiście jest na odwrót. I teraz tak, wiemy, że Izraelczycy, właściwie Żydzi, mówmy w ten sposób, zrobili manewr, po którym został trafiony samolot rosyjski. Trafiony przez Syryjczyków, ale no manewr był taki, że po prostu system ten, rakieta wystrzelona już się nie cofnie, oni się po prostu schowali za tym samolotem rosyjskim. Rosja uznała to za skandaliczne zachowanie. Pisałem o tym na Superfakty Info. I teraz, co oni mieli zrobić? Jedyne, co mogli zrobić, to sprowadzić, znaczy nie, no, coś musieli zrobić Rosjanie, bo im napluto w twarz. 15 osób zginęło, sprzęt zginął ciężki, drogi. Okazało się, że ofiarami w tej wojnie są Rosjanie, którzy, a nie bohaterami, nie zwycięzcami. Więc no, w pewnym sensie tak by na korytarzu szkolnym ktoś uderzył jednego z chłopców, no i ten teraz ma do wyboru albo uznać, że jest taki do bicia, albo oddać, tak? W jaki sposób musi zareagować. I tu jest dramat. Rosjan nie bardzo wiedzą, jak można oddać Izraelowi. Doskonale wiedzą, że nie są w stanie utrzymać się w tym rejonie, jawnie przeciwstawiając się Izraelowi. Więc udają przyjaźń. Niektórzy twierdzą, że to jest wynik lobby żydowskiego w Moskwie. No ale tak czy siak, gdyby jawnie przeciwstawili się Izraelowi, to prasa całego świata by ich zjadła, bo jest ona proizraelska. Prożydowska. Tak więc no jest taka sytuacja, że Rosjanie nie bardzo wiedzą, jak odpowiedzieć. Pogrozili palcem Żydom, ale palcem w bucie, tak żeby za dużo osób nie widziało, żeby to zbyt groźnie nie wyglądało. Znaczy, dlaczego tak twierdzę? Ponieważ w odpowiedzi Kreml postanowił ukarać prowokacyjne działanie Żydów i wysłał do Syrii system obrony przeciw właśnie i rakietom, i samolotom, czyli swoje S-300. Do tej pory Syria miała S-200, które to są jeszcze z XX wieku sprzęt. Już dawno Rosjanie go nie używają, to są starocie. S-300 też jest stary sprzęt już, bo jest zastępowany przez S-400. Niemniej jednak dla Syrii to jest duże unowocześnienie. System ten atakuje wroga, który próbuje cię zaatakować na twoim terenie automatycznie. Znaczy nie ma potrzeby, żeby obsługa decydowała, można nastawić automat i automatycznie wyszczeli, namierzy i będzie ścigać ten samolot. No, czy rakieta to dogoni szybkie myśliwce? Nie wiem, przekonamy się. W każdym razie wysłali, uwaga, jedną baterię, to chyba 4 pociski zaledwie są, do Syrii. Dlaczego tak mało? No właśnie dlatego, że coś musieli zrobić. W zasadzie tymi systemem S-300 to oni straszyli Żydów już dawno, bo bez przerwy była mowa, że był kontrakt na zakup, że mieli przesłać, nawet dostarczyć Syrii. Natomiast ciągle Rosja się wycofywała, ciągle się wstrzymywała. To był ciągle taki straszak. No i teraz Izrael się zaśmiał im w nos i strącił ich maszynę, czy doprowadził do strącenia ich maszyny. Bardziej precyzyjnie to będzie. Do śmierci ich pilotów. No, stali się pośmiewiskiem w pewnym sensie Rosjanie. Więc nie mieli wyjścia. Musieli wysłać swój system przeciwrakietowy, przeciw samolotom S-300 do Syrii. Ale symbolicznie. To oczywiście każdy rozsądny człowiek wie, nawet Rosjanie, że jedna taka bateria nie jest w stanie zmienić za bardzo przebiegu sytuacji w Syrii. Niemniej jednak, no oczywiście Żydzi robią szum, że oni są pokrzywdzeni, bo to jest przeciwko nim. Słuchajcie, przede wszystkim pierwsza rzecz, tu nawet jest taki tytuł, zobaczcie. Syria ma nowoczesną syryjską broń przeciw Izraelowi. No bzdura oczywiście, to jest broń do samoobrony. To tak jakbyście, słuchajcie, w swoim domu zainstalowali system antywłamaniowy i prasa by powiedziała, że to jest system wymierzony w waszych sąsiadów. No owszem, jeśli sąsiedzi są złodziejami i chcą się włamać, to tak, to jest przeciwko nim. System przeciwlotniczy, przeciwrakietowy na terytorium Syrii jest przeciwko wszystkim agresorom, bandytom, którzy chcieliby na terytorium Syrii
prowadzić jakieś własne naloty. No tak się akurat składa, że najczęściej robi to właśnie Izrael. Tylko że takie postawienie sprawy, że to jest przeciwko Izraelowi, to znaczy, że uznajemy Izraela za agresora. Czego oczywiście media nie chcą jawnie powiedzieć. Nie, nie, oni się nie mieszają, są neutralni w konflikcie rzekomo. No widocznie nie. Skoro sami dziennikarze mówią, że to jest przeciwko Izraelowi. No, oczywiście, że to przeciwko temu, który napadnie na Syrię. To jest system do obrony. Bardzo ciekawie wypowiedział się na temat tej jednej baterii Igor Korotchenko, o czym donosi właśnie Andrzej Łomanowski w Rzeczpospolitej. Otóż cytuję go: Izrael dziękuje teraz Bogu, że Putin wysłał tylko jeden zestaw. A jeśli będzie się nieodpowiednio zachowywał, to może pojechać więcej. No właśnie, to jest taka polityka, to jest takie grożenie palcem w bucie, bo tak na dobrą sprawę zestaw ten będzie obsługiwany przez 3 miesiące przez Rosjan, a następnie to Rosjanie zdecydują, w którym rejonie Syrii będzie umieszczony, co praktycznie można postawić gdzieś w kącie daleko, gdzie nikomu nie będzie przeszkadzał, prawda? Można. Czyli mówiąc krótko, jeśli teraz Izrael wykona jakieś przyjazne gesty, to być może nie będzie to użyte, to nigdy ta, mimo że ona już tam jest, nigdy może nie być użyta. Ale jeśli sytuacja będzie dalej się powtarzać i życiu Rosjan będzie zagrażać niebezpieczeństwo, to oczywiście mogą przesunąć to, ten system rakiet autentyczne miejsce, gdzie jest taka potrzeba, skąd najczęściej lecą samoloty żydowskie, i nawet mogą sprowadzić więcej takich urządzeń, które z całą pewnością dużo, dużo lepiej zabezpieczą bezpieczeństwo i spokój mieszkańców Syrii. Bo niestety, ale ich sąsiad jest na tyle agresywny, że nie daje im spokoju. Nie tylko, że gnębią Palestyńczyków, to jeszcze rozszerzają swoje działania agresywne na sąsiadów. Tutaj wcześniej autor cytuje, że wcześniej Benjamin Netanyahu przestrzegał, że przekazanie tego rodzaju broni ludziom nieodpowiedzialnym zwiększy zagrożenie całego rejonu. Ja się też zgadzam, że przekazanie tego ludziom nieodpowiedzialnym może by coś i zagroziło, prawda? Tylko że no, tak by było, gdyby Syria, gdyby Żydolandia dostała, tak? Żydolandia nie jest obraźliwym słowem, pamiętajcie. Kraina Żydów, land, nie ma w tym nic obraźliwego. Ale lepiej pasuje niż Izrael, bo Izrael to nie jest prawdziwy Izrael. Żydzi nie są Izraelem tym biblijnym. To są zupełnie inni ludzie wiary, którzy przeszli na judaizm i przodkowie w jakimś czasie. Ale mniejsza z tym, wracamy do tematu. Słuchajcie, to nic nie zmieni. Wiedzą o tym wszyscy. Oczywiście będą straszyć niektórzy, że to jest złe, że tak nie powinno być. Przede wszystkim odpowiedź Izraela jest prosta. Izraelski minister rosyjskiej wyrzutnie nie zagrożą naszemu lotnictwu. Dlaczego? No dlatego, że twierdzi, że mają znacznie, znacznie lepsze samoloty. Powiedział tak, to Rzeczpospolita cytuje. Wiecie, mamy myśliwce niewidoczne dla radarów. Chodzi o F-35, tu w nawiasie ktoś napisał. Najlepsze samoloty świata. Te baterie nawet ich nie wykryją. Bo jak powiedziałem, te baterie działają automatycznie, czyli nie jakiś pilot, nie jakiś z obsługi tam celuje w samolot, tylko one same się mają namierzyć. No a jeśli samolot będzie niewidoczny dla radaru, no to się nie namierzy, tak? Mało tego, Rosjanie tak samo odpowiadają, to już jest doniesienie za Sputnikiem, Stany Zjednoczone odpowiadają w ten sposób, że mogą ponownie zacząć używać w Syrii myśliwców F-22 i antyradiolokacyjnych samolotów F-16CJ. Chodzi o samoloty, które nie tylko, że są niewidoczne dla radarów, ale mają radary na swoim pokładzie po to, żeby wyśledzić, skąd wylatują pociski obrony przeciwlotniczej. I po prostu eliminują wtedy te baterie przeciwlotnicze. No i w ten sposób sugerują, tak samo zresztą sugerują Izraelczycy, że mają taki sprzęt, że te S-300 ich nie wykryją, a oni ich mogą sprzątnąć bez problemu. No i tutaj jest odpowiedź Rosjan, którą nie każdy chciał zauważyć. Otóż to nie było tu. No w każdym razie, ja to z pamięci w takim razie powiem. Otóż Rosjanie zapewnili,
że oprócz tych baterii ściągnęli już do Syrii także sprzęt zakłócający pracę tego typu samolotów, które właśnie mają wychwytywać baterie i je eliminować. Także no, jest to dość ciekawa informacja. Słuchajcie, bardzo ciekawą informację też umieścił pewien były emerytowany już generał, który powiedział, dlaczego Rosja tak bardzo się cacka z Izraelem. Tylko, że teraz, która to była wypowiedź? A jest. Były szef Wydziału Współpracy Międzynarodowej Rosyjskiego Sztabu Generalnego, generał Leonid Iwaszow, tłumaczy to przenikaniem proizraelskiego lobby we wszystkie struktury administracyjne Rosji oraz w media. Tu podkreślałem, to jest wyłącznie pogląd emerytowanego wojskowego, zastrzega Korotczenko, czyli ten redaktor. Jeśli dalej będziemy słuchać Netanjahu, wtedy od proizraelskiego lobby będą zależały również kadrowe nominacje, dodał generał. Czyli mówiąc krótko, generał, który jest emerytowany, a więc już nie musi wykonywać rozkazów, nie ma już nad sobą przełożonych, mówi to, co chce. Wiadomo, że ten, który podlega służbie, nie może mówić tego, co chce, tylko tego, na co mu pozwolą. No i tutaj się pojawia też groźba Izraela, a właściwie Żydów, przeciwko Rosji. Gdyż powiedzieli tak, a dokładnie minister obrony Avigdor Lieberman. Jedna sprawa musi być jasna. Jeśli ktokolwiek będzie strzelał do naszych samolotów, zniszczymy go. I nie ma znaczenia, czy tam będzie S-300, czy jakieś S-700. No to właśnie jest reakcja Izraela. Izrael może niszczyć cele na terytorium obcego państwa, może latać, bombardować, a jakby ktoś tylko śmiał strzelać do ich samolotów, to zostanie zniszczony. Taką mamy sytuację dzisiaj na świecie. Izrael robi, co chce, reszta państw przyjmuje to z pokorą. Nawet Rosja, powiedzmy sobie szczerze, niczego wielkiego nie pokazała. Jej wysłanie tych rakiet przeciwlotniczych do obrony Syrii jest symboliczne i nie wiadomo, czy w ogóle będzie miało jakiś wpływ na cokolwiek. Także ja Wam dziękuję. Jeśli jesteście podobnego zdania albo przeciwnie, innego zdania, piszcie to w komentarzu. I do zobaczenia w następnych wiadomościach.